Witam serdecznie. Tomasz Sakiewicz, program W Punkt. Dzisiaj jeszcze za niedomagającą lekko Katarzynę Gujską, która już kończy leczyć swoje gardło i wróci do Państwa silnym, pełnym głosem w najbliższych dniach. Natomiast ja mam zaszczyt powitać pana posła Pawła Zalewskiego, ciągle posła bardzo niezrzeszonego. Witam, panie pośle. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa. Jak poseł niezrzeszony głosował w sprawie Lidii Staroń? Ja głosowałem na pana profesora Wiącka. Uważałem, że jest to kandydatura, która daje szansę ponadpartyjnego reprezentowania interesu obywateli. A także przyznam się, że pani Lidia Staroń mnie nie przekonała. Myślę, że to, co wydawało mi się, że jest jej bardzo silną stroną przez lata, a czego nie znałem dokładnie, czyli jej działalność na rzecz mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, taki obraz osoby, która broni Polaków przed złymi, starymi, skostniałymi, a może jeszcze nawet postkomunistycznymi instytucjami, no, że ten obraz jednak dzisiaj nie jest jednoznaczny. I myślę, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien w trakcie swojej kadencji wyjaśniać różnych problemów, które, czy też różnych pytań, które się z nim wiążą. No, ale obraz przestał być jednoznaczny, jak pani Lidia Staroń wystartowała z poparciem PiS-u, a zaczął się trochę gmatwać, jak przestała być członkiem Platformy. Wszystko było bardzo jednoznaczne, póki szła razem z Platformą. Ma pan rację. Ja się zastanawiam. Dwa słowa. Ma pan rację. Mój wizerunek pani Lidii Staroń pochodzi z tego okresu. Ja przyznam się, że później też z pewną sympatią patrzyłem na to, że podjęła decyzję o kandydowaniu samodzielnym. Wydawało mi się, że to jest po prostu związane z tym, że jest wierna w swojej drodze politycznej. Jak pan wie, panie redaktorze, ja cenię ludzi, którzy są wierni sobie. Natomiast te informacje, które ostatnio zaczęły być publikowane, rzeczywiście bardzo mnie zasmuciły, bo powtarzam raz jeszcze, wtedy, kiedy była i posłanką Platformy, ale także kandydatem, czy też senatorem niezależnym, wydawała mi się postacią całkowicie bez skazy. No ale tak czasami jest. No ale te skazy, ja mam wrażenie, że one są rysowane z przyczyn politycznych, że to nie ma jakiegoś większego wsparcia w faktach, natomiast bardzo dużo robi się, żeby po prostu znaleźć alibi, dlaczego nie poprzeć osoby, która de facto nigdy z PiS-em nie miała nic wspólnego, ale na swoje nieszczęście, a może i szczęście, PiS ją poparł, no więc teraz się jej rysuje czarne podniebienie. Panie redaktorze, mój głos był przede wszystkim za, a nie przeciw. I na to chciałem zwrócić uwagę. A fakt, że rzeczywiście powstały pytania wobec drogi pani senator, no, miał wtórne znaczenie dla mnie. Być może teraz będzie miał pierwszoplanowe. Ja tylko przypomnę, że osoba, z którą pani senator miała pewien konflikt, ostry konflikt, która znalazła się w wyniku, jak rozumiem, ja nie znam szczegółów, no ale także jej działań w areszcie, oczyściła się przed sądami polskimi, ale także w Strasburgu, uzyskała jakieś poważne odszkodowanie. To są poważne kwestie. Ja przyznam się szczerze, panie redaktorze, że dla mnie wykorzystywanie instrumentu prokuratury do załatwienia różnego rodzaju walk wewnętrznych jest obrzydliwe i to niezależnie o jakie barwy chodzi, czy to jeżeli była taka praktyka wcześniej w okresie III Rzeczpospolitej, także zarządów Platformy, czy to dzisiaj, gdy jest taka praktyka zarządów PiS-u. Moim zdaniem to jest niedopuszczalne. Ale też niedopuszczalne jest wykorzystywanie instrumentów sądu, bo od decyzji prokuratora jeszcze... Jest pewien dystans, bo jeszcze musi orzec sąd. Natomiast ja mam nieodparte wrażenie, też również na bazie własnej praktyki,
że w Polsce sądy mają zdanie. Ja to czułem na własnej skórze. No po prostu to, że się skazuje bez dania prawa głosu albo w jakichś zupełnie kapturowych procesach dziennikarzy, którzy akurat mają inne zdanie w sprawie reformy sądownictwa niż grupa trzymająca władzę w sądach, no jednak świadczy o tym, że sądy też są poważnym, że są przede wszystkim poważnym instrumentem prześladowania obywateli, ograniczenia wolności słowa. I tutaj pani Lidia Staroń akurat mogłaby, nie będąc ani w PiS-ie, ani w Platformie, być rzecznikiem praw tych ludzi. No, podobnie pan Wiącek, który jak najdalej trzyma się od wszystkich partii politycznych. Jego wsparcie w Sejmie było największe, jeżeli chodzi o spektrum polityczne, no nie jeżeli chodzi o głosy, no bo tutaj PiS wygrał. Zgodzę się z panem, panie redaktorze, że nie powinno być sądów kapturowych. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy mieć inną konstrukcję, bardziej amerykańską, wolności słowa. I że sądy nie powinny być wykorzystywane, aby walczyć z redakcjami. To dotyczy pana, panie redaktorze, i pańskiej gazety, ale przypomnę, że to dotyczy również Gazety Wyborczej i pana Obajtka, który wykorzystuje te same instrumenty, które są wykorzystywane przeciwko panu. Więc myślę, że to jest rzecz absolutnie fundamentalna. I druga rzecz, która mnie niepokoi, bo o tym mówimy, i to są poważne kwestie. Ja mam nieodparte wrażenie, że niestety obecna ekipa rządząca usiłuje podporządkować sobie sądy także polityczne. Temu służą różnego rodzaju instytucje, które są tworzone. A to, że te instytucje czasami nie działają tak, jakby minister sprawiedliwości chciał, chociażby przy odbieraniu immunitetów sędziowskich niektórym sędziom, chociaż pochodzą tak naprawdę z no, zaufanych kręgów tej ekipy, no, to mogę się tylko cieszyć, że są ludzie, którzy nawet w takich warunkach chcą poważnie traktować swój mandat. Ale co do istoty, panie redaktorze, mamy rację. Teraz zgadzam się. Nie jesteśmy za sądami kapturowymi i nie jesteśmy za ściganiem dziennikarzy nawet w sytuacji, w której mylą się. Uważam, że powinny być nie karne instrumenty, ale wyłącznie cywilne dochodzenia prawdy. No, ostatnio sądy mówiły, że nie chodzi o to, czy napisaliśmy prawdę, czy nie, tylko że wrażenie było przykre dla na przykład jakichś znanych polityków, a my nie możemy im robić przykrości. To są orzeczenia w kilku procesach i na przykład, że czegoś nie napisaliśmy, ale chcieliśmy napisać. To jest coraz częstszy wyrok sądów, czyli sąd się domyśla, co mieliśmy na myśli i na bodaj podstawie nas skazuje. Jestem ofiarą tego. Jutro dwa kolejne wyroki zobaczymy, bo jeden z panów, który bardzo źle zniósł to, że opisaliśmy, jak, w jakim stanie zostawił swoją leśniczówkę, będzie miał orzeczenie drugiej instancji przeciwko mnie i moim gazetom. No, bardzo jestem ciekaw. No ale wróćmy do głosowań w sprawie rzeczników. No już pan profesor Wiącek przepadł. Będzie głosowanie w Senacie. Jeśli pani Lidia Staroń nie wygra tego głosowania, to moim zdaniem za chwilę w Polsce nie będzie Rzecznika Praw Obywatelskich, albo będzie jakaś kadłubowa koncepcja, tymczasowe mianowanie przez prezydenta i tak dalej. Czy nie lepiej by było, żeby jednak wybrać kogoś, kto jest niezależny od PiS-u i momentami jest tym PiS-em skonfliktowany, żeby był Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby bronił tych ludzi, którzy są prześladowani, nawet mianując zastępców jakichś bardziej związanych z opozycją, ale jednak ten rzecznik jest potrzebny, bo ja bym bardzo chętnie, do pana Bodnara nie wiem po co iść, ale bardzo chętnie poszedł do jakiegoś rzecznika, żeby się przyjrzał niektórym sprawom sądowym, moich dziennikarzy, ale też, ja się zgadzam, też dziennikarzy z drugiej strony, bo rzecznik powinien być dla wszystkich i bronić właśnie tych, których system nie potrafi odpowiednio zabezpieczyć. Czy nie lepiej było, żeby jednak w tej sytuacji pani Staroń przeszła przez Senat, bo po prostu nie będzie rzecznika. Ja ubolewam nad sytuacją, która ma miejsce w Polsce, że środowiska dziennikarskie są równie podzielone jak politycy, bo uważam, że dla demokracji i dla zdrowia naszego kraju solidarność dziennikarska akurat w tych sprawach byłaby bardzo korzystna. Ale zostawiamy, jak rozumiem, pan redaktor nie o tym chce rozmawiać ze mną. Ja powiedziałem, dlaczego głosowałem na profesora Wiącka i uważam, że
Dzisiaj sytuacja, z którą mamy do czynienia, związana jest z czymś fundamentalnym. Mianowicie, gdyby władza rządzący, czyli Jarosław Kaczyński, no bo to od niego przecież wszystko zależy, podjął decyzję o szukaniu jakiegoś kompromisu z opozycją, to mielibyśmy tę kwestię dawno rozwiązaną. Kłopot polega na tym, że niestety PiS uważa, że jakikolwiek kompromis jest oznaką słabości i szkodzi rozumieniu jakiegoś interesu rządzących. Ja nad tym bardzo ubolewam. Jeżeli dzisiaj grozi nam sytuacja, w której nie będziemy mieli rzecznika i albo zostanie przyjęte jakieś rozwiązanie kadłubowe, przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia jakie, dlatego że ustawa o rzeczniku takiego rozwiązania nie przewiduje, a Trybunał Konstytucyjny pani Przyłębskiej podjął decyzję, iż ta formuła, w której rzecznik trwa do momentu wyboru następcy, jest niekonstytucyjna, no więc rozumiem, że mamy pewien pad. I nie mam pojęcia, jak z niego wyjdzie państwo, ale tutaj powtarzam, ciężar odpowiedzialności spoczywa na tych, którzy mają większość w Sejmie, a nie na tych, którzy tej większości nie mają. Tak jest zawsze. Ja wzywam do kompromisu. Może jeszcze, zobaczymy, jak będzie wyglądało głosowanie w Senacie, ale może nie jest za późno, żeby taki kompromis dla dobra Polaków, dla dobra takich spraw jak pana i dla dobra innych, chociażby wobec tych, których policja nadużywa swojej władzy na demonstracjach, żeby dla dobra tych wszystkich ludzi taki rzecznik był, żeby był ponadpartyjny, ponadpolityczny. Panie pośle, czy chciałby pan, żebym ja mówił o Senacie, Senat pana Grodzkiego? Bo używa pan określenia, które ma jakoś dyskredytować i panią prezes, i Trybunał. Nie mam wątpliwości co do legalności wyboru pani prezes Trybunału. Nie było żadnych wątpliwości. Nie wiem, po co jest ten typ określenia, który ma wywoływać niechęć, agresję. Jeżeli pan samemu panu zależy na pewnym poziomie obyczaju politycznego, to może w tej jednej sprawie dobrze by było, żeby pan przestał być członkiem Platformy. W tej jednej po prostu. Panie redaktorze. Niekoniecznie musimy podważać istnienie instytucji demokratycznych. Panie redaktorze, ja jestem naprawdę bardzo odpowiedzialny za słowa. Jeżeli używam tego sformułowania, to ono dokładnie oddaje istotę rzeczy. Nie używam sformułowania pseudotrybunał, chociaż mógłbym. Dlatego, że orzeczenia tego Trybunału mają moc wiążącą w Polsce. Natomiast, niestety, panie redaktorze, został on wyłoniony w sposób bezprawny. I teraz oczywiście możemy wchodzić w tę dyskusję, która przetoczyła się przez Polskę 5 lat temu o dublerach. Ja oczywiście mam swoje argumenty. Natomiast chcę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia sytuacja, w której ja rozumiem dlaczego, dlaczego Trybunał Konstytucyjny został przejęty, chociażby po to, żeby ustawy, które będą przyjmowane, a są sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym Polski, utrzymywały się. I tak się dzieje w Polsce w wielu przypadkach, chociażby w przypadku ustaw sądowniczych. Ale jest coś ważniejszego. Otóż jest przekonanie Polaków, i tutaj jesteśmy podzieleni, panie redaktorze, przekonanie Polaków, czy instytucje państwa działają zgodnie z prawem, czy nie, to jest fundament, bo możemy się różnić, jeżeli chodzi o politykę socjalną, jeżeli chodzi o zakres wsparcia dla przedsiębiorców. Wszystko to jest kwestia poglądów politycznych, reprezentacji interesów politycznych i każdy tutaj powinien mieć możliwość różnienia się wykorzystywania tego arbitrażu narodowego, którym są wybory, aby dany pogląd wygrywał. Ale sytuacja, w której mamy do czynienia z państwem, w którym jedna część, bardzo duża Polaków, podważa legalność funkcjonowania instytucji i ma do tego argumenty, a druga część jakby nie widzi problemu i nie szuka
jakiegoś rozwiązania jest naprawdę problematyczna. I jeżeli ja bym się nad czymś zastanawiał, to to, czy istnieje dzisiaj przestrzeń do tego, aby szukać kompromisu. Ja tej przestrzeni nie widzę, bo tak oczywista sprawa, która powinna być przedmiotem kompromisu, jak wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, takim przedmiotem się nie staje. A nie staje się nie dlatego, że to opozycja odmawia rozmów, ale dlatego, że to większy, silniejszy, ten, kto ma większość w Sejmie, tego odmawia. I na tym polega problem. A co do marszałka Grodzkiego, no to pan redaktor doskonale wie, że nikt nie kwestionował ani jego tytułu wyboru na senatora, ani żadnego tytułu wyboru senatora, bo żaden senator nie ma jakby, nie ma wątpliwości co do tego, że został wybrany zgodnie z prawem, ani również mechanizm wyboru na marszałka. No, dlatego nie nazywam senatem profesora Grodzkiego. Ale, Co innego jest kwestionowane? To, że pan marszałek Grodzki nie chce się poddać weryfikacji sądowej, nawet w tych sądach, które tak bardzo wspierają Platformę Obywatelską. Tak. Nie można przegłosować wniosku. Ja znam część tych materiałów, one naprawdę są wołające pomstę do nieba. I tylko dlatego nie używam określenia Senat Marszałka Grodzkiego, bo jednak większość senatorów nie zasłużyła, żeby dzielić taką opinię, jaką świadkowie, 200 świadków zeznających w sprawie Marszałka Grodzkiego mu dało. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz na koniec, bo pan mówi, że nie dogadano się z opozycją. No właśnie dogadano się, przecież pan Lidia Staroń jest z opozycji. Kukiz jest z opozycji, trzech posłów Konfederacji z opozycji. Trzech innych też, którzy poparło Lidię Staroń z opozycji, więc no to jest tak, że po prostu z jedną częścią opozycji się dogadano, czy może przekonało ich, a druga nie. No, sama opozycja jest podzielona, zresztą tak jak obóz władzy, no bo inaczej by po prostu, i to wcale nie żaden walec Jarosław Kaczyński przeforsował, bo Jarosław Kaczyński nie miał większości w tym głosowaniu. Dzięki głosom opozycji pani Lidia Staroń dzisiaj wygrała w Sejmie. No nie można tego pomijać. Panie redaktorze, najciekawszy fragment tego głosowania to jak głosował Gowin. I że jednak bez posłów Porozumienia, bez posłów Jarosława Gowina, ten rząd nie ma większości w Sejmie. No, chyba że będzie się posługiwał wsparciem ze strony pana Kukiza, ze strony Konfederacji czy kogoś jeszcze. Ale klub, który stoi za rządem, dzisiaj zagłosował w ważnej sprawie, chociaż jak rozumiem nie będącej przedmiotem umowy koalicyjnej, różnie. I to jest bardzo istotne. Jestem ciekaw bardzo, co się stanie z Jarosławem Gowinem, bo słyszałem opinie niektórych posłów PiS-u, którzy twierdzili, że jeżeli ktoś dzisiaj nie zagłosuje tak, jak chce tego klub, no to stawia się sam poza klubem, no więc zobaczymy, co się będzie działo. I to jest istotne także z punktu widzenia przyszłości Polski, czy będą wybory wcześniejsze, czy nie będzie, zobaczymy. Ale pan oczywiście ma rację, wracając do pani Staroń. Tak, miała ona poparcie kilku posłów do tej pory opozycyjnych. Mówię tutaj o posłach Konfederacji, bodajże trzech. No, Kukiz podpisał wczoraj porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim, ale on chyba głosował przeciwko pani. Kukiz zagłosowało za, jeden za no posłem związkiem. Czyli no właśnie, więc tutaj też Kukiz był... Też Kukiz był podzielony, dokładnie. Natomiast pan ma rację ewidentnie. Jeżeli pani Lidia Staroń przejdzie w Senacie, to odbędzie się to niewątpliwie nie tylko jej głosem, ale także głosem jakichś posłów opozycyjnych. I zobaczymy, czy tak będzie. No, ja już niezależnie od tego, czym się bardziej, mniej podoba, tym bardzo chciał, żeby w Polsce był Rzecznik Praw Obywatelskich, który kiedykolwiek, choć trochę by reprezentował moje sprawy. Ostatnim był taki świętej pamięci Janusz Kochanowski, który bardzo się ze mną różnił poglądami, ale rzeczywiście miał odwagę bronić interesów różnych ludzi. Niestety zginął w Smoleńsku. Panie pośle, już tak na koniec zupełnie nam minuta została tylko. A co z panem? No bo pan tak wiernie tą platformę popiera, a oni pana nie chcą. No to taki trochę no, niespełniona miłość. Panie redaktorze, jak pan wie, ja jestem po pierwsze lojalny, ale to wynika także z tego, że jestem przekonany, że gra zespołowa ma sens, a gra indywidualna nie, no bo polityka jest grą zespołową. Nie mam wrażenia, aby nie chciano mnie. Myślę, że nie chce mnie obecne przywództwo Platformy, dlatego że przedstawiłem swój pogląd na temat jakości tego przywództwa, ale ja mam szereg dowodów na to, że bardzo duża grupa
i członków Platformy, ale także parlamentarzystów podziela moją opinię i ze mną jest. Także zobaczymy. Ja na razie jestem posłem niezrzeszonym i cały czas uważam, że ratowanie Platformy ma sens, ale to oczywiście też do czasu, bo no bo jeżeli zostanie przeprowadzony ten projekt stworzenia nowego bytu na miejsce Platformy, no to wówczas będziemy grać pod dzwonna, ale do tego czasu jeszcze To zaczęło się ciekawie. Niestety musimy skończyć. Jeżeli chodzi o Platformę, przynajmniej jednego z jej przywódców, to nie wiem, czy mogę polecić jutrzejszą okładkę, bo się pan obrazi, ale przynajmniej proszę ją potraktować jako pewien rodzaj satyry, okładkę Gazety Polskiej. A ja bardzo dziękuję, że zechciał pan być przy tak dużych różnicach moim gościem. I jednak szanujmy wszystkie instytucje demokratyczne, bo jeśli je będziemy podważać, to będzie jak w pierwszej Rzeczpospolitej. Obcy będą nam te instytucje tu ustanawiać. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję za zaproszenie i nie dawajmy pretekstów do tego, żeby podważać ich prawomocność. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.